No witam ponownie. Jest już piątek po świętach. Czego dopiero piątek, a ja się jeszcze nie ogarnąłem z opryskiwaczem. Ano, już pokazuję. Tutaj rozsadziło mi to, co pokazywałem. I nigdzie tego nie mogłem dostać. Tej małej części. Ale już ją mam. Znalazłem ją na jakiejś francuskiej stronie. Kosztowała aż 50 centów. Plus przesyłka, czyli 38 euro łącznie z przesyłką. No i co, zapłacilibyście tyle? No ja też nie chciałem, więc szukałem dalej i znalazłem w Polsce 7 zł. Udało mi się. Brawo ja. Zbiornik jak widać założony. Tutaj wszystko pasuje. Jest elegancko. Nie dajemy tutaj żadnej gumy, żadnego pasa, ani nic, bo to jest spasowane. To jest wszystko na ścisk, to jest fabrycznie i tak ma być. Niestety, no chyba lepiej by było, jakby tu jakaś guma była pod spodem, ale skoro producent tak przewidział, to niech tak będzie. Nie będziemy poprawiać fabryki. A jak to się stało w ogóle, bo nie wiem, chyba nie powiedziałem dokładnie. Jechałem i na dołku to mi się rozwaliło, to pękło i to się tak wysunęło. Opryskiwacz poszedł do tyłu, takie było uderzenie i z tyłu mi rozwaliło opryskiwacz, zbiornik. Zbiornik mi pękł. I tyle. I tyle, dobra. Teraz tak. Tutaj mamy to do złożenia. Kupiłem przewód, całe pół metra. Bałem się, że mi nie wystarczy. Bez kitu, nie? Ale no zapomniałem, że to jest tak krótko. No wiedziałem, że nie jest długo, ale nie wiedziałem, że to aż tak krótko będzie. No ale nic. Kupiłem tyle, 3 zł tam. Stać mnie, powiedzmy, na taki wydatek. Już to wymieniam, idę po sprzęt i będę to powoli składał. Jak to złożę, to przyjedzie kolega i założymy te lance. Myślę, że dzisiaj już będzie próba opryskiwacza, ale nie chcę zapeszać, więc nie, dzisiaj tego nie złożę. Dobra, trochę się odbyło poza kulisami programu. Jak widać, już jest założone. Opłukałem zbiornik. Tam były jakieś paprochy, nie paprochy. To go opłukałem. I zaraz go będziemy testować. Pierwsze co sprawdzę, to czy tutaj z tyłu dobrze wszystko gra. Wszystko git. Tutaj. Super. No i dobra, wszystko działa. Wszystko działa elegancko. Jadę tutaj na tam, gdzie jeszcze nic nie jest posadzone ani posiane. I będziemy pryskać wodą. Dobra, na razie włączymy pompę. Lepiej zamknę szybę, bo nie wiadomo. A już się przyzwyczaiłem, a to już jest zrobione. Naprawiłem sobie przy okazji. Zobaczymy, czy nie ma żadnych wycieków. Póki co nic nie widać. Tu kapie. Tutaj kapie. Z tego. Zaraz przystanę.
dobra. Tam, gdzie wymieniałem, kapie. Kurde, kapie. Aha. Tu, gdzie nie wymieniałem kapie. Próbujemy dokręcić. A. Jest po prostu słabiej dokręcony. Dobra. Jeszcze leci. Cieknie. Dobra, mocno. Z wyczuciem trzeba. Ale tu leci. Kurde, będzie kapać. Gdzie mi jeszcze kapie? Myślałem, że tu będzie słabo dokręcone. Dobra. Jeszcze kawałek. Boję się, żeby tędy mi nie przeciekało, a pewnie będzie. Kurde. O, no to ciekawe. Dlaczego tak się stanęło? Dobra, to mamy. Coś jeszcze? Tu chyba w porządku. Trzeba było przypierdzielić to. Tu się nie urwało? Nie. Sprawdzamy.
syfu dużo. Trzeba go będzie całego wyczyścić. Wszystko zdjąć i od nowa. Tu przymocować ten przewód, bo on się potrafi zaczepić, dlatego tu są nieoryginalne rurki. Już mi się raz tak zaczepiło, jak go kupiłem, to ci handlarze, którzy go sprowadzili, pewnie zdejmowali lance, a później je zakładali, tak przypuszczam, i nie przymocowali tego przewodu, dlatego mi się tutaj kiedyś zaczepiło i urwało. Opuściłem i podniosłem. A teraz jestem mądrzejszy o to, więc o to doświadczenie, więc tego. Więc tutaj tak, dobra. Dobra, wstępnie wszystko działa. Nie ma lipy. I to jest najważniejsze. Rozebrałem opryskiwacz i złożyłem opryskiwacz. No. I nawet udało mi się go tak złożyć, żeby działał. O dziwo. W miarę działał, nie? Mamy już pogodę na zabiegi, więc będziemy działać. Nie było pogody, ale ja miałem też sprawy do załatwienia i cały tydzień załatwiałem jedną sprawę, której de facto no nie załatwiłem do dzisiaj. Dzisiaj mamy piątek. I to nie to, że z mojej winy, tylko chyba sprawy urzędowe to nie wolno zaczynać od poniedziałku. Przecież był lany poniedziałek, więc ten wtorek to traktować można jak poniedziałek. I po prostu masakra, ale są rokowania, że załatwię to w poniedziałek, ten poniedziałek. Już tak się umówiłem, że powinno pyknąć. Także tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, słup łapka w górę, trzymajcie się, już to było mówione, tak. Cześć.